drodze kandydaci do bierzmowania, z gorliwością mędrca ze Starego Testamentu. Modlimy się i my do Ducha Świętego, najmilszego gościa naszych serc. Wyjdźmy Mu na spotkanie. Oddajmy Mu wszystko, co posiadamy. Ofiarujmy Mu samych siebie, aby nas uświęcił, aby nas przemienił, aby dawał nam dobre natchnienie, aby nas posyłał, abyśmy szli i dawali świadectwo o naszej wierze, abyśmy budowali cywilizację miłości, cywilizację ludzi czesnych, mądrych, odpowiedzialnych, zatroskanych o dobro swojej rodziny, swoje wspólnoty, parafii, kościoła i ojczyzny. Duchu Święty, wołamy, napełnij mi mój umysł darem mądrości dla lepszego poznania Boga, człowieka i świata. Oświeć mnie darem rozumu, by lepiej zrozumieć prawdę wiary i pojąć, kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zdążam, jaki jest sens i cel mojego życia. Wspieraj mnie darem umiejętności. Chcę kierować się w życiu zasadami wiary i mądrości Twojej Bożej Ewangelii. Spraw, abym we wszystkich wątpliwościach u Ciebie szukał rady i zawsze ją u Ciebie znajdował. Umocnij mnie darem męstwa. Usuń z mego serca wszelki lęk, abym odważnie i bez przeszkód mógł dążyć do Ciebie. Wlej w moje serce dar pobożności. Chcę Cię chwalić słowem życia i służyć Ci z dziecięcym zaufaniem. Napełnij mnie darem bojaźni Bożej, abym zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności za każde słowo i czyn. Ześlij Ducha swego Panie. Napełnij nasze serca Jego darami i zapal w nas ogień Twojej